Dzień dobry, jesteśmy na Forum Rolników i Agrobiznesu Top Agrar Polska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest ze mną Marek Skwira z firmy Limegrain. Chciałbym Cię zapytać o zmienne warunki pogodowe. Raz mamy suszę, raz mamy bardzo duże opady. Jak w takich warunkach radzić sobie z doborem odmian do naszych konkretnych warunków? Odmian kukurydzy oczywiście. Dzień dobry Państwu, dziękuję za to pytanie. Ja odpowiem z punktu widzenia osoby, która zajmuje się doradztwem w zakresie doboru odmian. Najważniejszą sprawą, aby móc zmierzyć się z różnymi warunkami, różnymi warunkami. Widzimy, od 2015 roku mieliśmy bardzo zmienne warunki. 2015 rok był bardzo suchy, 2016 był mokry, 2017 był bardzo mokry i w tym roku mieliśmy rzeczywiście bardzo suche, trudne warunki. My zawsze mówimy, aby odmiany na kiszonkę, aby wybierać w taki sposób, by spełniały wszelkie kryteria, zapewniały wszelkie kryteria dla potrzeb żywieniowych bydła mlecznego. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że aby rolnicy dobierali, wybierając odmiany dla bydła mlecznego, mociopasowego, wybierali odmiany stricte kiszonkowe. Nie odmiany uniwersalne i nie odmiany ziarnowe, aby wybierali rośliny z przeznaczeniem w kierunku użytkowania na kiszonkę, bo to są inne rośliny. One inaczej wegetują, inaczej są zbudowane, inaczej są ulistnione. Mają ten efekt zieloności, efekt tak zwany efekt stay green, który wydłuża nam optymalne okno zbioru kukurydzy na kiszonkę. Czyli możemy mówić o dużo wyższym plonie wtedy. Dokładnie tak, odmiany kiszonkowe to większy plon świeżej i suchej masy i oczywiście plon skrobi, bo nie możemy, każda dobra odmiana kiszonkowa charakteryzuje się tym, że ma bardzo duży udział skrobi w plonie suchej masy, duży udział kolb w plonie suchej masy oraz podwyższoną strawność włókna. Wy analizujecie silosy również pod kątem jakości, wartości pokarmowej, również paszy dla bydła mlecznego. I chciałbym Cię zapytać, jak w tych zmiennych warunkach rolnicy sobie generalnie radzą, jeżeli chodzi o wyprodukowanie tej paszy? Jakiej ona jest jakości, jakiej wartości pokarmowej? Biorąc pod uwagę kilka lat już Waszych analiz. Dokładnie kilka lat, 4 lata zajmujemy się analizą kiszonek, jakości silosów w Polsce. Od 2015 roku do 2018 roku łącznie odwiedziliśmy ponad 1700 silosów, pryzm, również rękawów. Daje nam to pozwala nam to w pewien sposób dokonywać, nie chcę mówić osądów, ale analiz, i staramy się podpowiadać w trakcie takich wizyt gospodarstwom, rolnikom, jak bez dodatkowych kosztów poprawić jakość silosu, bo jakość silosu to generalnie, czy generalnie pasza objętościowa, to najbardziej efektywna i najbardziej opłacalna metoda skarmienia krów w procesie produkcji mleka. Wracając do pytania, wygląda to bardzo różnie. Widzimy, obserwujemy, że z roku na rok pewne parametry ulegają poprawie, jak na przykład termin zbioru, aczkolwiek w tym roku, w 2018 roku, kiedy to okno pogodowe trwało nawet na regionalnie 3-4 dni, ponieważ kukurydza, parametr suchej masy przyrastał bardzo szybko, 1% i nawet więcej, więc w tym roku obserwujemy, że kukurydze w większości były zbierane za późno, natomiast poprawiają się inne parametry. Zauważamy, że rolnicy zwracają większą uwagę na stopień rozdrobnienia ziarniaków, gdyż w 2015 roku w co czwartym niemalże odwiedzonym przez nas gospodarstwie, co czwarty odwiedzony silos miał nieprawidłowo rozgniecione ziarniaki. Także w pewnych aspektach, gdzie można przypilnować pewnego zagadnienia, widzimy poprawę, natomiast to, co jest często niezależne od gospodarstwa, więc na przykład termin zboru, mam na myśli zbiór na przykład usługowy, albo takie warunki pogodowe, które mieliśmy w tym roku, to jest trochę loteria. Dlatego szczególnie zwracamy uwagę na to, by już, tak jak w tym roku, już w połowie sierpnia, czy nawet wcześniej, przyjść na pole i sprawdzić suchą masę. Czyli sucha masa to jest cały czas największa bolączka, jeżeli chodzi o kiszonkę z kukurydzy. No dobrze, a jeżeli chodzi o samą
sam zbiór, tak? Czy ty, twoim zdaniem, obserwując już tą sytuację w silosach, czy ten no, dosyć trudny rok będzie miał wpływ generalnie stricte w związku z no, prawdopodobnie z gorszą jakością paszy na produkcję finalną mleka w Polsce, biorąc pod uwagę te gospodarstwa oczywiście, które, z którymi współpracujecie? Myślę, że no niewątpliwie tak, ponieważ jakość zakiszonych kukurydz w tym roku będzie gorsza. I po pierwsze mamy mniejsze plony, mamy mniej napełnione silosy, po drugie jakość tych silosów z pewnością będzie słabsza. Będziemy mieli tych z pierwszych wykonanych analiz, widzimy, że mamy trochę gorzej ugniecione silosy, a to wynika po prostu z tego, że bardzo często kukurydza była zbierana, tak jak mówiłem wcześniej, zbyt późno. Więc bardziej suchą kukurydzę trudniej jest ubić, więc mogą pojawiać się problemy później ze stabilnością tlenową takiego silosu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję.